Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Sprawiedliwość domaga się, aby każdy otrzymał zwrot swojej własności. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a zatem należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Jednakże czasami nasze życie przypomina bunt Lucyfera. Swoimi wyborami mówimy Bogu: nie będę Ci służył. Będę służył własnym marzeniom, zachciankom i popędom. Wolę stać się niewolnikiem hedonistycznego stylu życia, niż wolności dzieci Bożych poddać się wypełnianiu woli Bożej. Jesteśmy zawieszeni między tym, co ziemskie, materialne, a tym, co wieczne, duchowe. Gonimy za rzeczami przemijającymi, a trwonimy drogocenny skarb życia wiecznego. Większą wartość dla nas ma światowy denar niż dziedzictwo Królestwa Bożego. Oczywiście poniekąd jest to zrozumiałe. Siły ciemności walczą z siłami światła o naszą duszę, a to, co oferuje świat, jest na pozór dobre i przyjemne, a co najważniejsze, dostępne natychmiast. My przecież nie lubimy czekać, chcemy wszystko mieć natychmiast. A wieczność wydaje nam się taka odległa, niedostępna, jakby była nierealna. Jak bardzo będziemy zaskoczeni w dniu śmierci, kiedy popatrzymy na nasze styrane życie z perspektywy wieczności. Ile szans zmarnowaliśmy, tracąc Boże dary bezpowrotnie. Dziś jeszcze mamy szansę odkryć na nowo, że jesteśmy dziećmi Boga, że należymy do Niego. Zmieńmy nasze myślenie, stawiając na pierwszym miejscu w hierarchii wartości tę wartość największą, samego Boga.